Co można robić w taki piękny dzień jak dzisiaj? Na pewno planów Państwo macie wiele. Można się wybrać nad morze, nad jezioro, do lasu. Takich miejsc w okolicy Słupska nie brakuje. Ale my zapraszamy Państwa przed Słupski Tramwaj, abyście mogli wspólnie z nami tworzyć letnią redakcję telewizji Słupskiej Obserwatora Słupskiego. Będziemy Słupskim Tramwajem jeździć po Słupsku, po tym ówczesnym i po tym historycznym. I od tego właśnie zaczniemy. Tak, tak, proszę nie regulować odbiornika, to przed chwilą byłam ja. Rok 2013, Słupski Tramwaj to właśnie jeden z pierwszych odcinków, który zapowiadałam w Słupskim Tramwaju. Tak się zaczęła nasza historia z letnią i potem jesienną, zimową, wiosenną redakcją telewizji Słupski. Tak jedziemy tym tramwajem już 8 lat. Troszeczkę formuła programu się zmieniła. Zmieniły się też role. Kiedyś goście, teraz szefowie, prowadzący i tak dalej, ale jesteśmy. Małgorzata Maciejuk, Jacek Szuba, Tomasz Częścik, witamy serdecznie od 8 lat. Tym tramwajem się kulamy po Słupsku. Pamiętasz, Jacek, jaki był pierwszy program? Bo ja go dobrze, dokładnie pamiętam. Pamiętam. Ja myślę, że jak wspomnę, jaki to był program, to wszyscy słupszczanie, którzy w tamtym czasie byli w mieście, również sobie przypomną, bo pierwszy tramwaj, który nakręciliśmy, i to właśnie wtedy Tomek przyszedł do mnie z pomysłem, żeby taki tramwaj zrobić, to był tramwaj związany z Night Power 2013, czyli wyścigami samochodowymi wówczas. Prowadząc agencję promocji regionalnej, wymyśliłem sobie, że zamkniemy kawałek Słupska i zrobimy wyścigi na 1/8 mili. Te wyścigi przyjęły się, później były kontynuowane w następnym roku i nawet byliśmy finałowym miastem, które organizowało Night Power na ulicy Sowieckiego. Mhm. 10 tysięcy biletów wtedy, bo to była impreza biletowana, 10 tysięcy biletów wtedy zostało sprzedane na tę imprezę i myślę, że mimo, że minęło 8 lat, tak dużej imprezy w Słupsku, biletowanej zwłaszcza, nie było. Nie było. Ja dokładnie pamiętam tę imprezę i pamiętam te samochody zielone z czarnymi napisami. Pamiętasz, Tomek? Oczywiście. I gości w tym czasie tu oczywiście, ale pamiętam, jak z Łysym naszym drifterem tutaj jakiegoś małego drifta zrobiliśmy. Mhm. Pod tramwajem. Pod tramwajem. Można? Można, proszę bardzo. Tomek nawet próbował wtedy motocyklem driftować tutaj. Przedriftowałem w tym roku za bardzo. No i nie będziemy tego kończyć. O bezpieczeństwo proszę dbać na drogach, zwłaszcza taką porą. My zaczynaliśmy latem, to była letnia redakcja telewizji Słupsk. Tematów było dużo, to była taka ścisła współpraca z Agencją Rozwoju Promocji, nie zapomniałam, Agencja APR. Promocji Regionalnej Ziemia Słupska, tak się wtedy nazywało. Zresztą fantastyczni ludzie tam wówczas pracowali. I Rysiu. Ryszard też, tak. Rysiu tam gdzieś... Rysiu skończył w telewizji, ale zaczynał ze mną w Agencji Promocji Regionalnej, wówczas jako nasz fotograf, a miał sporo roboty, bo w 2013 roku zrobiliśmy 73 imprezy, z czego duża część, oprócz oczywiście Placu Zwycięstwa, bo tam chociażby była taka impreza, nie wiem czy pamiętacie, Big Jump się nazywała, rozstawiliśmy wielką poduchę. Tomek, skoczyłeś z tej poduchy? Tak, skakałem, rewelacyjnie było. Ale tutaj, w tym tramwaju, rozpoczynał się na przykład Tydzień Tybetański, gdzie sypaliśmy mandale, robiliśmy różne ciekawe historie z mnichem z Tybetu. Czadowo było wtedy, naprawdę czadowo. Ja pamiętam tego mnicha, laicki spokój, przy sypaniu tych, nie wiem, on z czego pisał, z farby jakieś, tak z proszku? Taki mini ziarenka piasku by miał. Tylko że myślałem, kiedy mu dmuchnie wiatr. A ten tramwaj taki nie do końca chyba stabilny był, choć w tym samym roku, w 2013, to była pierwsza rzecz, którą zrobiliśmy, wyremontowaliśmy ten tramwaj. Nie wiem, czy pamiętacie, ale ten tramwaj dało się przepchnąć trochę po tych szynach wtedy. Wtedy tak. Wtedy tak, ale teraz już nie, bo takich żartownisiów było sporo. Znaczy, ja jestem przekonany, że teraz po tym programie wszyscy będą próbować, czy się... Tak, ale bardzo silni muszą być. Tutaj jest prośba, żeby za drzwi nie szarpać, bo one już ledwo wiszą na tych zawiasach. To zdjęcia ludzie robią i szarpią za drzwi. No właśnie, ale wracając do naszych redakcji, tutaj z przed Słupskiego tramwaju, to jakie masz największe wspomnienia? Z jakimi gośćmi? Może ktoś ci zapadł w pamięć tak bardzo? Wiesz, no właśnie chyba ci mnisi z Tybetu, to oni bardzo zapadli, drifterzy, ale tych gości było mnóstwo. No. Pamiętam, jakiś ptak na mnie narobił tutaj pod drzewem, gdy nagrywaliśmy. Niezły gość. Niezły gość, natura. Ale mogę coś powiedzieć, bo zaczęliśmy tutaj w tramwaju i powiem wam, że program poszedł dalej, poszedł gdzieś w miasto i fajnie, bo on ma widzów, bo ludzie często zaczepiają nas na ulicy. Myślę, że macie to samo, tak? Widzieliśmy pana rozmowę i tak dalej. Super, pozdrawiam naszych widzów, bo to dzięki wam w ogóle jesteśmy gdzieś tutaj. I dzięki temu programowi pokazaliśmy nowo powstałe miejsca w Słupsku, które przez te 8 lat
cały czas funkcjonują. Co ważne, wydaje mi się, a dziś o tym nie pamiętamy, w roku 2013 ulica Nowobramska wyglądała zupełnie inaczej. Tu się nic nie działo, tu nie było żadnego lokalu, nawet jednego. Był tylko ten tramwaj i... Pusty na dodatek, wtedy jeszcze, bo później otworzyliśmy tutaj informację turystyczną, taką filię tej informacji ze Starzyńskiego i staraliśmy się troszeczkę rozkręcić. Nie śmiem twierdzić, że nam się udało, ale udało się nam wszystkim, bo przecież dzisiaj ulica Nowobramska to jedna z ważniejszych ulic, jeśli chodzi o rekreację w Słupsku, jeśli chodzi o odpoczynek. Powstało tutaj mnóstwo fajnych lokali, tu i nieopodal, bo przecież stary rynek zaczyna również żyć, ulica Bema także. Więc no, cieszmy się z tego, że mamy wreszcie takie fajne miejsce i mam nadzieję, że ono będzie jeszcze bardziej się rozrastać, a nasza redakcja... Czasami będzie tu powracać. Będzie powracać na pewno i proszę Państwa, jeśli chcielibyście się pochwalić jakimiś ciekawymi tematami i zawitać do nas tutaj. Albo pokazać fajne miejsca. Albo robicie odpalone rzeczy. Wszystko możliwe. Tu w tym programie wszystko jest możliwe. Ja tylko jeszcze chciałam wspomnieć, że my zaczęliśmy tak historycznie ten program, bo my z Tomkiem Urbaniakiem zaczęliśmy od historii miasta i miejsc, do których tramwajem dojeżdżaliśmy. Tak, nie wiem, czy pamiętacie, że Tomek Urbaniak był prawie u nas w każdym odcinku na samym początku. Później wyjechał z miasta. I Tomek wtedy jeszcze dla mnie pracował ze mną w roku 2013, organizując między innymi te wszystkie imprezy, więc ci wszyscy ludzie, których Państwo tutaj widzicie, my się znamy, a z Tomkiem to my się znamy ponad ćwierć wieku, więc no chyba takie... Mieliśmy blisko Piaskowice się. takie prawie, że małżeństwo... Słupsk jest mały, wszyscy się znają, znamy też Rysia i chciałabym Państwu pokazać, jak on... Gdzie on jest w ogóle? On tam chodzi, ale ja historycznie chciałam wrócić 8 lat temu, jak on dołączył do naszego tramwaju, taki smaczek na koniec naszej rozmowy. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. My także dziękujemy. My również i Państwu dziękujemy. A oczywiście zapraszam na spotkania z naszymi dzisiejszymi, ówczesnymi gośćmi. Obserwuję tą historię tego naszego tramwaju praktycznie od prawie 10 lat. Różne żywoty były tego tramwaju. Ja myślę, że to idzie w dobrym kierunku. No dobra, to rozumiem, że z nami jedziesz tramwajem po Słupsku. Oczywiście. Zapraszamy bardzo serdecznie, Państwa również. Z nami jest pani Ula Markowska i będziemy rozmawiali w tramwaju o tramwaju, a tramwaj, o którym będziemy rozmawiali, to jest między innymi te czasopismo Nowość na Słupskim Rynku. Nowością chyba już taką nie jest, bo to ukazał się trzeci numer. Jest to miesięcznik, czyli periodyk, który wydajemy o kulturze, o rozmowach z mieszkańcami, o mieście. Przypominamy trochę historię i zaczęliśmy też od historii tramwajów, bo ona gdzieś chyba odeszła i wszyscy wiemy, że jeździły, ale mało kto wie, jak zaczęła się historia słupskich tramwajów. Więc żyjemy tramwajami, ale też żyjemy historiami innymi, czyli historiami miasta, historiami ludzi. Pojawiają się świetne artykuły z muzeum, czyli o tożsamości. Sporo fajnego czytania. Skoro pani poruszyła historię, to jaka jest historia tej gazety? Bo to nie jest taka gazeta, która tu w Słupsku się nagle urodziła. Ona przywędrowała do nas z drugiego końca Polski, bo aż z Cieszyna. No przede wszystkim ja nie jestem ze Słupska. Jestem zupełnie nową mieszkanką. Mieszkam tutaj od końca maja się przeprowadziłam. Tak, historia zaczęła się w Cieszynie. 6 lat temu wydaliśmy pierwszy numer. To jest tramwaj cieszyński. Jest on bliźniaczo podobny, oczywiście z innymi artykułami. Przyjął się, chociaż mało kto w to wierzył. Miasto dużo mniejsze, 30 parę tysięcy mieszkańców. I udało się. On trwa, jeździ do dzisiaj, jest. W ślad za gazetą powstała w ogóle kawiarnia Tramwaj Cafe, która jest bardzo znana. Już nie tylko w Cieszynie. Ale tramwaju w Cieszynie nie macie. Ale tramwaju nie mamy. Ale były. Tramwaje były, mają bardzo krótką historię. Wagoniki linii wąskotorowej jeździły ponad 10 lat i zostały zlikwidowane przy podziale granic. Podzielono nam miasto na pół i tak skończyła się historia tramwajów w Cieszynie. Wiem, jak rozmawialiśmy sobie przed nagraniem, mówiła pani, że są tory w Cieszynie w ramach rewitalizacji. Tak. Planujecie postawić takie cuda, jak mamy w mieście naszym? Taki plan jest. Czy się uda? Zobaczymy. Ma stanąć nad Olzą tramwaj. Będzie pewnie jakimś centrum informacyjnym albo takim miejscem, gdzie można przyjść go zobaczyć, ale to chyba tyle. Mieszka pani w Słupsku dopiero od maja, jak pani w naszym mieście się odnajduje. Co pani lubi tutaj? Czyste powietrze.
to na pewno i dużo zieleni, a przede wszystkim ducha tego miasta, bo być może kiedy się mieszka w nim całe życie, nie dostrzega się pewnych rzeczy, jak się przyjeżdża z zewnątrz. To jaki jest ten duch tego miasta? Dobry. Czuję się tu dobrze. Nie mam problemu, pomimo tego, że przejechałam ponad 700 kilometrów, co nie było łatwe, bo trzeba było spakować siebie, córki i przejechać na drugą stronę kraju. Ale mieszka mi się dobrze. Świetnie przyjęli mnie ludzie i to jest niezwykłe. Ludzie tutaj ze sobą rozmawiają na ulicy, w autobusie, zaczepiają. To jest świetna sprawa. To nie jest coś normalnego. U nas jest trudno rozmowy na ulicy. Nie, no to rewelacyjne rzeczy, bo ja ich zauważę. Ja tu mieszkam na co dzień od wielu, wielu lat. Czego możemy spodziewać się po gazecie jeszcze? Czego? Na pewno rusza teraz jeszcze strona internetowa, czyli te wszystkie artykuły, które trafiają na papier, pojawią się też w internecie, ale będzie też tam jeszcze sporo innych artykułów. Oprócz tego mam nadzieję, że trochę obudzimy kulturę i będziemy o tej kulturze więcej rozmawiać, bo to jest jakby sedno tej gazety, jest kultura i ludzie kultury, więc myślę, że będziemy mogli trochę szerzej o kulturze pisać, ale o mieście również, o ludziach. No my czekamy na kolejne numery i czekamy na Pani opowieści o Słupsku, bo są bardzo ciekawe. Dziękuję bardzo, bardzo za spotkanie. Miło. Dziękuję. Moim i Państwa gościem jest profesor Bogdan Kułakowski, szef Słupskiej Filharmonii Sinfonia Baltica. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. To jest właśnie ten czas, kiedy trzeba iść do Filharmonii i kupić bilety na wyjątkowe wydarzenie, które dokładnie w przyszły piątek. No tak, serdecznie zapraszam. Wydarzenie, myślę, absolutnie nadzwyczajne. Będziemy gościć Leonore Armelini, piąta nagroda na ostatnim 18. Międzynarodowym Konkursie imienia Fryderyka Chopina. Włoszka. Włoszka, właśnie. Włoszka, wielka tradycja pianistyczna. Skończyła chyba jedną z najlepszych szkół pianistycznych w Europie i na świecie w Imoli. Była studentką profesora Perticaroliego i tutaj trochę powiem o sobie, bo wiele, wiele lat temu miałem przyjemność pracować z profesorem Perticarolim. Bardzo to dobry pianista, świetny pedagog. Przygotowywał mnie wtedy do konkursu w Bolzano. Było to wieki temu, już nie wspomnę kiedy. No ale no, dobre 20 parę lat temu. Więc rzeczywiście bardzo dobra szkoła. Natomiast pani Leonora, dzisiaj już całkiem dojrzała pianistka, 29-letnia, która przyjechała po raz drugi zresztą na konkurs chopinowski. Tym razem pokazała się naprawdę ze znakomitej strony. Zarówno jako pianistkę, jak i muzyk. No i trochę w moim odczuciu troszeczkę chyba za niską tę nagrodę dostał. Takie jest oczywiście moje absolutnie prywatne zdanie. Również takie głosy słyszałem. Leonora Armelini wcześniej już w Polsce koncertowała, tak. A teraz po sukcesie na konkursie chopinowskim też odbywa trasę po największych salach koncertowych naszego kraju. Jak udało ją się zaprosić do Słupska? No jakby może będzie to troszeczkę taka, trochę się pochwalę. Niech się pan chwali. Tak, bo to był mój pomysł generalnie, a ponieważ to sam jestem pianistą i mam dobre kontakty, powiedziałbym, w świecie muzycznym, też bardzo się dobrze złożyło, że 25 wystąpi w Gdańsku na Pianistycznej Jesieni. Tam jest taki doroczny festiwal Pianistyczna Jesień i w tym roku udało się ją zaprosić. Więc pomyślałem, że świetny pomysł, żeby niedaleko od Gdańska, żeby przywieźć panią Armelini tutaj do Słupska, która wyraziła zgodę na nasze szczęście i myślę, że dla słupszczan będzie to no, swego rodzaju gratka, no bo nie czarujmy się, że rzadko miewamy tutaj laureatów głównych nagród takiego wielkiego konkursu, jakim jest konkurs chopinowski w Warszawie. Prawda? No to chyba już dobre lata minęły od momentu, kiedy ostatni raz gościliśmy uczestnika konkursu chopinowskiego. Jest trochę tak, że zwykle przed konkursem gościmy młodych polskich pianistów, którzy, że to tak określę, ogrywają się przed konkursem chopinowskim. Tak samo było zresztą w tym roku, bo mieliśmy na estradzie młodych dwoje
w ubiegłym roku również dwójkę pianistów, którzy reprezentowali Polskę na tym konkursie. No akurat oni nie zostali laureatami, ale zaprezentowali się całkiem godnie, więc mogliśmy wyobrazić sobie, w jakiej są oni formie i jak będą reprezentować nasz kraj. Oczywiście w przypadku Leonory Armelini, no to jest już bardzo doświadczona pianistka i myślę, że jeżeli powiem, że byście Państwo bardzo dużo stracili nie przychodząc na ten koncert, to będzie to absolutna prawda. No to nie ma co tracić, trzeba przychodzić. A jaki jest Chopin Leonory Armelini? Bo nuty są identyczne dla każdego wykonawcy, ale trzeba jeszcze w te nuty włożyć własną osobowość. Tak, właśnie no, tutaj w przypadku pani Leonory, ona, co mnie osobiście bardzo odpowiada, ona reprezentuje, powiedziałbym, pewien taki standardowy kanon wykonawstwa muzyki Fryderyka Chopina. Nie kombinuje. Nie kombinuje nadmiernie, natomiast gra bardzo naturalnie to, co zawsze powtarzano od wieków w przypadku muzyki Chopina, że najważniejsze jest, żeby grać bardzo, bardzo naturalnie, żeby nie kombinować nadmiernie, bo ja zawsze to moim studentom też mówię, że interpretowanie dzieł Fryderyka Chopina może się skończyć, krótko mówiąc, niepowodzeniem. Także no, ona akurat reprezentuje taką szkołę, powiedziałbym, która, jak powiedziałem, mi bardzo odpowiada i myślę, że będzie to Chopin, który nam się będzie podobał. Na pewno. Z Chopinem zawsze był problem, bo oczywiście, tak jak było na konkursie, słuchaliśmy bardzo, bardzo różnych pianistów z całego świata, prawda? Bruce Liu, który wygrał, jest w moim odczuciu pianistą już naprawdę XXI wieku. Fenomenalnie technicznie przygotowany, bardzo atrakcyjnie wyglądający, świetnie ubrany, przystojny, prawda? Więc on troszeczkę, powiedziałbym, wpisuje się w taki kanon, nie chcę powiedzieć, że celebryctwa swego rodzaju, ale rzeczywiście na czasy, w jakich żyjemy, to jest wyjątkowa postać. Być może będzie okazja, żeby jego w Słupsku posłuchać, ale zmieniając wątek nieco, panie dyrektorze, pozostając w zaproszeniu na najbliższy piątek, na koncert recital Leonory Armelini, za chwilę grudzień, a grudzień to... No to już ten klimat świąteczny, no właśnie, który również w Filharmonii odnajdziemy. Tak, no odnajdziemy ten klimat w Filharmonii, no poza tym, że będziemy mieli imprezy impresaryjne, między innymi będziemy gościć pana Piotra Rubika, który ma, z tego co wiem, w tej chwili 25-lecie działalności artystycznej i rzeczywiście ma taką trasę po całej Polsce. Zresztą chyba z wybitnymi artystami, jest to postać bardzo rozpoznawalna i w gruncie rzeczy bardzo dobry muzyk, prawda? Oczywiście to jakby z mojego punktu widzenia nie jest nasza działka, ale oczywiście też Państwa zapraszam, wiem, że bilety są strasznie drogie. Ja bym sobie życzył, żeby do Filharmonii można było zaoferować tak drogie bilety. I żeby schodziły. Żeby jeszcze właśnie schodziły. Ale na te wydarzenia grudniowe, które przygotowuje Filharmonia, tak. Bilety też są i dużo tańsze, a muzyka piękna, bo świąteczna. No właśnie, będzie muzyka świąteczna, będziemy mieli dwóch, w gruncie rzeczy, naszych dyrygentów, bo będzie pan Banachowski i pan Bartek Olejnik, którzy będą prowadzili te koncerty. Będzie to 3-5 grudzień, koncerty mikołajkowe, oczywiście z muzyką w gruncie rzeczy już taką świąteczną, też będziemy mieli koncert familijny, więc będzie się działo tutaj. Myślę, że dla naszej społeczności, też chyba dla dzieci tutaj będzie bardzo taka fajna oferta z szerokim spektrum muzyki, może niekoniecznie najpoważniejsze i na pewno będą kolędy. No i na pewno będą wzruszenia. Te kolędy będą wzruszenia, też zapraszamy wszystkich, bo mamy taki pomysł, żebyśmy razem sobie te kolędy pośpiewali na koncertach, a zwłaszcza na tym koncercie 17 grudnia, gdzie w pierwszej części będziecie Państwo mogli usłyszeć naprawdę wybitne dzieło Wolfganga Amadeusza Mozarta, koncert podwójny na skrzypce i altówkę. W wykonaniu naprawdę dwóch znakomitych solistek, pani Budnik-Gałązka, to jest bodaj czy nie najwybitniejsza polska altowiolistka w tej chwili, no i od nas pani Nowak,
która, jak może niektórzy z Państwa wiedzą, występowała niedawno z Christianem Zimmermanem. Więc to myślę, że będzie naprawdę bardzo, bardzo ciekawie i ten koncert będzie prowadził Bartek Olejnik. Będę trzymał kciuki za naszą orkiestrę, żeby... A w drugiej części będą właśnie kolędy i zapraszam wszystkich do śpiewania i przygotowania się do tego urokliwego czasu, jakim są święta Bożego Narodzenia. A jeszcze tylko powiem, że od stycznia mamy, w styczniu mamy trzy fantastyczne koncerty karnawałowe. Wszystkie trzy będzie prowadził nasz dyrygent gościnny Szymek Morus. Będzie to 14, 21 i 28. 14 będzie muzyka poświęcona Ciechowskiemu. To jest właściwie opracowanie jego tych słynnych przebojów na orkiestrę smyczkową. Później będziemy mieli Krysię Stańko z projektem Aquarius. No także dzieje się. Ja już nie wspomnę o tym, co się będzie działo w marcu przed świętami, ale to będą okazje, żeby się spotkać i porozmawiać również o tamtych wydarzeniach, które już w repertuarze są. A póki co cieszmy się Chopinem i cieszmy się kolędami i wspólnym śpiewaniem. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję, zapraszam.